Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Ja sam jestem inżynierem, a dziś spotykam się z człowiekiem, który inżynierem nie jest. Moim dzisiejszym gościem jest doktor Marcin Tystik. Dzień dobry, witam wszystkich. Dlaczego ten samochód, którym siedzimy, ma oznaczenie CC na tylnej klapie bagażnika? To jest związane z moją dodatkową funkcją, którą wykonuję społecznie, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. Jest to funkcja konsula honorowego. W moim przypadku konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec z zasięgiem terytorialnym województwo śląskie. Dobrze. Ten samochód jest całkiem ładny. Powiem tylko, że twój dom, w którym mieszkasz, jest również ładny i łączy nas pasja do Mercedesów. Masz takiego Mercedesa w swojej kolekcji, oprócz tego piękną korwetę, tak? Tak, w kolorze czerwonym. Śliczne BMW coupé. Tak, też w kolorze czerwonym. Ale nasza dzisiejsza rozmowa to jest rozmowa poświęcona temu, w jaki sposób można dojść do takiego poziomu życia. Nie chodzi mi tutaj o zazdrość, którą odczuwam od ciebie, względem ciebie, ale raczej mówię tutaj o inspiracji, którą możesz dawać. Jeżeli tacy ludzie żyją obok mnie, to znaczy, że jest możliwe osiągnięcie takiego właśnie poziomu życia. Powiedz mi, w jaki sposób dochodziłeś do tego miejsca, w którym jesteś? Czy to był przypadek? Nie, to nie był przypadek, to było coś, co się zaczęło bardzo wcześnie. W zasadzie odkąd pamiętam, chciałem zostać tym, kim teraz jestem. To znaczy, że na tyle świadomie kształtowałem mój proces socjalizacji, żeby zostać z jednej strony dyrektorem czy prezesem firmy, z drugiej strony robić coś dla społeczeństwa, coś też oddawać z tego, co się od tego społeczeństwa jednak dostaje, oraz też rozwijać się prywatnie, mieć życie, założyć rodzinę oraz też mieć czas na swoje hobby. Tak starałem się dobierać różne klocki, budować tą nie tylko karierę, ale raczej moje całe, coś co po niemiecku się nazywa Werdegang, czyli stawaniem się sobą, by móc w różnych obszarach życia powiedzieć: tak, osiągnąłem coś. Dobrze, ja teraz mogę powiedzieć, że mój rozmówca ma 57 lat. I myślę, że część słuchaczy uwierzy w to, że rzeczywiście w tym wieku jest możliwe osiągnięcie wszystkich tych celów. Natomiast to nie jest prawda, dlatego że ty masz lat 37, tak? Tak, zgadza się. Dokładnie. I to jest bardzo interesujące. Ja jestem starszy od ciebie, a jednak przyznaję szczerze, nie osiągnąłem tak wielu celów. Wiem już, myślę, dlaczego, ale chciałem zapytać się ciebie, czy da się zaplanować sukces? Tak, da się zaplanować sukces. Tylko trzeba mieć pomysł na niego i później konsekwentnie go realizować. Czasami trzeba będzie też zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa duże kroki w przód. Nie tylko patrzeć, co będzie dzisiaj, co będzie jutro, ale też co będzie za 3 lata lub co będzie za 5 lat i za pomocą tego znowu zaplanować następne kroki. Brzmi to banalnie, ale w ferworze naszego codziennego życia często może nie tyle idziemy na skróty, ale wracamy do domu, siadamy i chcemy po prostu tylko odpocząć i udajemy się do czegoś, co się nazywa Nothing Box. Zresztą polecam na YouTubie znaleźć sobie filmik na temat Nothing Box i różnicą między kobietą i mężczyzną, ale tak Nothing Box, gdzie możemy się odprężyć. Ale nie tędy droga. Starajmy się pomyśleć, co możemy zrobić, by stać się lepszym. I nie tylko pomyśleć o tym, ale też zrobić. Czasami to nie jest, nie zawsze jest przyjemne i tak jak mówię, nie jest to coś, co wydaje się proste, ale małymi kroczkami można sukces osiągnąć. Lęk,
strach przed wyzwaniem. Ja rozmawiałem niedawno z kolegą, którego napotkałem w mieście, uprawiając jogging. On skarżył mi się na zmęczenie po pracy, na tą złą atmosferę, która tam panuje. On pracuje już 15 rok w swojej firmie, ale boi się zmienić cokolwiek. Chciałem zapytać się, czy taka osoba jak ty, która osiągnęła tak wiele, odczuwała kiedykolwiek lęk przed zmianą, taki paraliżujący, ale jednak ludzki lęk, że coś może się nie udać, że popełnię błąd, że pogrążę się całkowicie w odmęcie przypadku. Lęk, jak był, to był dosyć krótko i jednak ustąpił temu, że każda zmiana, którą, czy każda decyzja o zmianie, którą podjąłem, jest decyzją prawidłową. Zresztą wychodzę z założenia, że w danej chwili zawsze podejmujemy najlepszą decyzję, oczywiście uwzględniając nasz poziom wiedzy. Jeśli później się coś okaże błędem, nie uważajmy tego za katastrofę, tylko weźmy to jako naukę. Naukę, jaką nam dało życie. Życie nas uczy i ja chciałem wspomnieć celowo o tych błędach, ponieważ wizja popełnienia błędu często paraliżuje. Nikt nie uczy nas w szkole podstawowej tego, że życie daje nam lekcje i że dzięki błędom uzyskujemy doświadczenie, które pozwala nam unikać błędów. Zgadza się. I no tutaj też z mojego życia są przykłady, że zmieniłem pracę, na którą wydawało mi się, która wydawała mi się atrakcyjna, a jednak po 2-3 miesiącach stwierdziłem, że to nie jest nic dla mnie i muszę zrobić krok w tył, tak jak już mówiłem, który się jednak okazał bardzo dobrym krokiem, ponieważ podbudował znowu moje ego i pozwolił pójść więcej niż tylko 2 kroki w przód. Po polsku. Zastanawiam się nad następującą sprawą. Każdy z nas ma w swoim życiu takie tłuste krowy, jak to nazywał Andrzej Mytych, mój ulubiony coach, i chude krowy. To są takie dziedziny życia, które są szczególnie zadbane lub zaniedbane. Dla niektórych mogą być to zdrowie na przykład, dla niektórych relacje, dla niektórych kariera zawodowa. Powiedz mi, bo widzę u ciebie tak wiele tłustych krów. Tak. Czy są też chude krowy? No i jedną z chudych krów, które jest, to jest to, że w pierwszym okresie, znaczy dotychczas, do przed kilkoma laty, koncentrowałem się na karierze i moja działalność społeczna trochę się ograniczyła oraz jeszcze czekałem z rodziną. Jednak jest tak, że jeśli już krowa, dana krowa trochę po pasie się na łące, zgrubnie, można się wziąć za następną krowę. I tak jedną po drugiej krowie udało mi się doprowadzić do odpowiedniego stanu i teraz koncentruję się właśnie na ostatniej z tych krów, która jeszcze nie jest tak do końca chudna, chociaż ma bardzo dobre perspektywy, czyli na założeniu rodziny. Jest luty 2019 roku. Wiem, że za miesiąc będziesz się żenił. Tak, dokładnie. Czyli można powiedzieć, że również w tej dziedzinie życia, czyli w życiu osobistym, będziesz człowiekiem spełnionym. Tak. Te piękne samochody, ten nowoczesny dom, w którym mieszkasz, z automatyką sterowaną z telefonu komórkowego, funkcja dyrektora w firmie zachodnio-niemieckiej, już dzisiaj się nie mówi zachodnio-niemieckiej, oraz urząd konsula, ja byłem zresztą zaproszony na moment zaprzysiężenia, to wszystko robi ogromne wrażenie. Ja chciałbym również osiągnąć podobne cele w moim życiu, dlatego staram się je planować. Zapytam się ciebie, czy masz wizję tego, kim chciałbyś się stać za 5 lat? Czy będzie to coś więcej niż teraz? Pewnie będę się rozwijał wraz z moją firmą, którą prowadzę właśnie tym oddziałem, gdzie mamy duże plany, czyli podwojenia, więcej niż podwojenia zakładu przez następne 5 lat. Konsulem jestem od pół roku niecałym, więc tu też będę się rozwijał. No i ten element rodzinny też będzie mnie absorbował, więc jeśli się spotkamy, mam nadzieję, że się spotkamy za 5 lat, będziemy mogli zrobić małą retrospekcję. Przed słuchaczami będzie inny człowiek.
jednak, czy może nie inny człowiek, lecz człowiek, który przeszedł następne 5 lat w swojej drodze, którą rozpoczął kilkanaście, bądź nawet ponad 20 lat temu, i osiągnął nowe rzeczy i może się pochwalić tym, że to, co teraz planuje na następne 5 lat, w znacznym stopniu osiągnął. Zdziwiłoby mnie to, gdyby tak nie było. No tak, ale los pokrzyżował mi plany, tak powiedział ten kolega, którego spotkałem na mieście, dlatego że on planował zmianę pracy, ale ta zmiana pracy mu się nie udała. Jakiś zakład został zlikwidowany, czy też nie przyjmowano tam. Nie boisz się tego, że również w twoim życiu nastąpi moment, kiedy los sprzeciwi się tobie i powie dość, za dużo tych sukcesów. Zawsze jest taka możliwość, ale pytanie, dlaczego mamy się martwić na zapas? Do tej pory wychodziłem z założenia, że los będzie mi sprzyjał, ale muszę być gotowy na ten sprzyjający los. Czyli element przygotowania? Tak, element przygotowania. W pewnym sensie szczęścia. Zawsze mówię wszystkim, mam szczęście, bo jestem szczęśliwym człowiekiem. I to też powinno cechować, to znaczy powiem tak trochę może egoistycznie albo zadufany w sobie, jeśli ludzie, więcej ludzi by tak, albo najlepiej wszyscy ludzie tak do tego podchodzili, na świecie by było lepiej, ponieważ jednak smutek jednej osoby pociąga ze sobą na ogół smutek innych osób, a szczęście jednej osoby powinno i ciągnie za sobą także to, że inni najbliżsi też są szczęśliwi i tak ten krąg się rozszerza. Jednak tutaj wracając do tego zasadna, czyli szczęście i bycie przygotowanym do tego szczęścia. W moim konkretnym przypadku było to tak, że zawsze miałem konkretny cel wrócić do Gliwic i tutaj prowadzić firmę. Prowadzić znaczy się być na stanowisku tego, co za, to, co za firmę decyduje i odpowiada. Czy własną, czy czyjś inny. I robiłem wszystko, czyli poznawałem te obszary podczas mojej kariery, które pozwoliły mi powiedzieć, jeśli ta okazja się pojawiła, czyli mniej więcej 2 lata temu, że mam doświadczenie w tym obszarze, czyli w obszarze kontrolingu, w obszarze produkcji, w obszarze logistyki, w obszarze finansów, w obszarze zarządzania ludźmi, że jestem idealnym kandydatem. Ja nie wiedziałem, że będzie akurat to ta firma poszukiwała właśnie kandydata o takim profilu, ale biorąc pod uwagę znajomość i struktur organizacyjnych firm i tego, jak działają firmy, tudzież organizacje, żeby to trochę poszerzyć, można właśnie tak zaprojektować swoją karierę, by osiągnąć także ambitny cel. Ja tylko wspomnę, bo mówiłeś tutaj wcześniej o powrocie do Gliwic. Z Gliwic wyjechałeś, zacząłeś karierę zawodową w firmach takich jak Zalando czy BMW. Myślę, że dla wielu osób już to byłoby ogromną nowelizacją, ale zdecydowałeś się powrócić tutaj. Nagrywamy tę rozmowę właśnie w Gliwicach. Ja chciałbym podziękować za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również będą zbudowani tym, co usłyszeli i wezmą się do pracy. Mimo tego, że czasem zmęczenie daje się we znaki, mimo tego, że czasem trudno dojechać, że droga jest śliska i nie zawsze świeci słońce, warto również zimą planować swoją przyszłość, bo któregoś dnia może przyjść prawdziwe lato i wtedy znajdziemy się w takiej sytuacji jak mój dzisiejszy gość, czyli dr Marcin Tystik. Bardzo dziękuję. Ja wspomnę tylko, że ten tytuł od praktykanta do dyrektora ziścił się w praktyce, natomiast ja też zaczynałem od zera
followersów w mediach społecznościowych. W tej chwili jestem osobą rozpoznawalną w całej Polsce. Link po polsku Sławomir Szczepaniec. Zachęcam do dołączenia do nas, do zadawania pytań i obiecuję jednocześnie, że w dalszej serii nagrań Poradnik Inżyniera będziemy wspominać nie tylko o umiejętnościach twardych, ale umiejętnościach miękkich, które pomagają żyć. A czasem nagramy również temat motywujący, taki jak dzisiejszy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Oh.